Kto by dziś pamiętał o tym tak częstym dawniej w naszych domach urządzeniu? O centrywudze wie niewielu. Inni nieco liczniejsi kojarzą jednak jej drugą nazwę wirówka. Dawniej, kiedy w domach nie posiadano jeszcze pralek automatycznych, czynność prania nie mogła odbyć się bez frani, no i właśnie wirówki. Jedno urządzenie prało, drugie odwirowywało mokre ubrania. Poza tym, dużej obecne na wsi, przydawało się tam do jeszcze jednej codziennej czynności. Z pomocą wirówki oddzielano mleko od śmietany, a często wirująca w wirówce śmietana zamieniała się w najprawdziwsze pachnące masło. I tu warto przypomnieć centryfugi, o których opowiadają ilustracje. W tym miejscu wypada bowiem Sprecyzować, że powszechne w XIX wieku centryfugi nie do końca były wirówkami, które pamiętają z czasów ręcznego prania nasi rodzice. Choć wirowanie prania i wirowanie mleka w gruncie rzeczy niewiele się różniło, to jednak wirówki do mleka były sprzętem wysoce precyzyjnym i szeroko reklamowanym. Z wyglądu przypominały kołowrotek z miską nad kołem, i dwoma zbiorniczkami poniżej niego Do góry wlewano mleko, korba wprawiała w ruch koło, koło obracało górną miskę, z której pod wpływem wirowania przez specjalne lejki uciekały w osobne pojemniki mleko i śmietana. Pracą odciągania mleka od śmietanki zajmowały się na wsi głównie kobiety, i to one, wiejskie panny z chustkami na głowie i szerokim fartuchem na spódnicy, Najbardziej cieszyły się z ułatwienia w postaci centryfugi. Mamy i córki obsługiwały sprzęt. Mężczyzna zaś, jeśli chciał rzeczywiście osiągnąć zyski z gospodarstwa mlecznego, musiał zaopatrzyć damy w to udogodnienie. W Polsce centryfugi produkowano m.in. w Poznaniu u Cegielskiego. Z czasem, jak wszystko i to urządzenie zostało wyposażone w silnik elektryczny, Jednakże jak łatwo zauważyć, zdecydowanie lepiej komponowało się w rękach ślicznych panienek. Bez względu na to jakie były krowy dające mleko, czy bardziej czarne, czy bardziej brązowe, łaciate drobno lub z wielkimi łatami centryfuga działała tak samo wirowała a ten sposób oddzielania jednych składników od drugich Znali już starożytni Chińczycy, którzy wykorzystywali proste wirówki do odciągania oleju tungowego. Zasada jest jasna: gdy coś wiruje, to cięższe składniki danej substancji odsuwają się na obrzeża okręgu. Zupełnie jak na karuzeli, siła odśrodkowa odchyla je na zewnątrz. Mechanizm wirówki jest w gruncie rzeczy bardzo prosty, i choć pierwsze wirówki obracane były ręcznie, Wykorzystywane były nader często. Poza cukrowniami dziś mechanizm ten przydał się bardzo jednak nie w chemii życia codziennego, lecz w chemii laboratoryjnej. Tu stosuje się obecnie wirówki obracające się z niewiarygodnymi prędkościami. Wydzielanie z roztworu różnych jego składników powierza się centryfugom wirującym z prędkością ponad milion obrotów na minutę. Prędkość wydaje się nie do pobicia, a przecież zaczynano od siły dziewczęcych rąk. W każdym razie łacińskie słowo centrum to środek, zaś fugo znaczy uciekam. To, co ciężkie, ucieka ze środka, stąd centryfuga. Sztuka uciekania, która kończy się z słodką śmietanką.